świata strefy południowoamerykańskiej. Faworyzowani gospodarze objęli prowadzenie w 20 minucie, a gola strzelił Kaka. W 29 minucie Brazylijczycy prowadzili już 2-0, bramkę zdobył Ronaldo i był to jego 50. gol w reprezentacji. W drugiej połowie na boisku pojawił się Alvaro Recoba, bramki jednak zdobywał drugi z urugwajskich napastników, Diego Forlan. Kontaktowego gola piłkarz Manchester United strzelił w 57 minucie, a do remisu doprowadził w 76, kiedy to strzałem głową pokonał Didę. Trzy minuty później, po katastrofalnej interwencji Gilberto Silvy i jego golu samobójczym, Urugwaj objął prowadzenie. Zanosiło się na pierwszą porażkę Brazylii na własnym stadionie w historii meczów eliminacyjnych. Gospodarzy uratował jednak niezawodny Ronaldo. Brazylijczycy w czterech meczach zdobyli 8 punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Urugwaj ma tylko punkt mniej. Liderem jest drużyna Paragwaju.